Halo, witajcie, tu znowu Ryfek, witam was w kolejnym odcinku z Isaaca. Wracamy sobie do gry. Zastanawiałem się nad tym grid modem, ale to może zaraz zagramy go sobie w następnym podejściu. Dzisiaj jeszcze dam szansę grze, aby wylosowała mi w miarę ciekawą postać. Mam nadzieję, że ktoś się fajny trafi. Nie chcę znowu Azazela, dopiero co graliśmy Azazelem. No nie, Magdalenka. O Jezus, jest Kane, dobrze. Czy musisz kłamać przed ziomkami, że twój obecny fotel jest zarąbisty? Ale mam fotel gamingowy! Zarąbisty, co? Możesz to zmienić, kupując prawdziwie zarąbisty fotel od Diablo. Regulacja, by nie bolał nadgarstek. Stabilność zdolna utrzymać olbrzyma. Tylko spójrz na uśmiech tego zadowolonego klienta. Do pracy, grania, uczenia się i spania. Serdecznie polecam, Ryfek. Linki znajdziesz w opisie. No i dobra, zaczynamy grę. Gramy Kane'em. Bardzo fajna postać, tutaj macie Seeda. Przypominam, że cały czas gramy na modzie Deliverance. Ciągle stawiacie coś na tę grupę facebookową, jeżeli chodzi o dodatki do Isaaca, znaczy dodatki, o ten nowy dodatek, który wyjdzie. Ja rzeczywiście pomyliłem się i źle troszkę ogarnąłem, jak ma działać nowe technologii. Będzie działało chyba tak, jak zawsze działa, czyli słabo. Za to będzie miało zdecydowanie więcej jakichś fajnych synergii, co mi się mega podoba, bo technologii to trochę jak nóż, tylko że słabsze. Ale chodzi o to, że nóż jest dosyć fajnym efektem, ale ma bardzo mało synergii. Technologii też jest fajnym efektem, ale ma równie małe synergii. Właśnie z tym jest mega, mega słabo. Ojejciu, ale dziwnie ten champion wygląda. Grając Kane'em, mam nadzieję, że będziemy mieli Devil Roomy, a w tych Devil Roomach uda mi się... Ojejciu, ale beznadziejny pokój. Uda mi się znaleźć... jak to się nazywa? Jak się ten... Ten kot nazywa, Boże Święty, Guppy's Tale. O, Guppy's Tale chciałbym znaleźć, bo... No mielibyśmy po prostu masę skrzynek do otwierania, a masa skrzynek na Kane'ie, który za darmo te skrzynki otwiera, to jest coś bardzo fajnego. Bombka by się przydała, mam kolejny kamień z X-em. Jezu, ci przeciwnicy są naprawdę trudni, jak jest więcej w pokoju. Z tego co widzę, na dodatek, gdy oni kogoś zjedzą, tak jak na przykład przed chwilą tę muchę, to strzelałem na boki. No to tacy dosyć trudni przeciwnicy, nie podobały mi się. Dobrze, idziemy szukać treasure roomu. No jakąś bombę bardzo bym chciał znaleźć. Może nawet wejdę do sklepu, aby tą bombę kupić. Jest przejście do skrzynki kamiennej, jest przejście do kamienia z X-em. No, kolejny kamień z X-em do rozwalenia, no ale przypał. Mucha eksplodująca mogłaby się trafić, no ale niestety trafiła nam się mucha pełna pająków, która akurat mi się bardzo podoba. A tu mamy Monster Manual, nic ciekawego, ale są dwie bomby, trzy bomby nawet, super. Monster Manual, bardzo rzadko używana przeze mnie książka, jedna z najrzadziej chyba w całej grze, ale nie jest zła, na pewno nie jest zła. Dobra, Soulheart już wezmę, raczej dwóch na walce z bossem nie stracę. Rozwalimy tutaj skrzynkę kamienną, rozwalimy kolejny kamień z X-em i... lecimy, chyba rozwalę tę skrzynkę, mi się wydaje. Tak jest. Bardzo nie lubię efektu tych strzałów, ale no bardzo szybko się trafiły, więc... Oczywiście, że się opłaca je brać. Nie lubię tego, jak wyglądają te pociski, ale dzięki nim będziemy mieli naprawdę masę coinów przez całe podejście, co jest bardzo spoko. Całe piętro za nami, lecimy na walkę z bossem. Larry Junior, kogo dostaniemy? Jakiego przyjaciela? Ale beznadziejny, chociaż nawet nie jest taki zły na Larry'ego Juniora. Nie wiem, Monster Manual. Wydaje mi się, że jakby gra była nadal Rebirthem, to nie byłby taki zły ten item. W Rebirthie przeciwnicy są słabi, dobrych itemów aktywnych nie ma aż tak dużo i wtedy Monster Manual miał jeszcze jakieś, wiecie, swoje użycie. Miał swoje miejsce w ogóle w tej grze. Wydaje mi się, że rzeczywiście, jeżeli chodzi o takie non-stop dodawanie do gry rzeczy, jak na przykład te dodatki, jak Afterbirth, Afterbirth Plus, zaraz ten... Jezu, jak to się nazywa? Repentance? Chyba tak się ma nazywać ten dodatek. Powinno się takie słabe itemy zmienić.
Te itemy były słabe kiedyś, teraz są nieużywalne. Może jakby się, nie wiem, zmieniło temu Monster Manuel, Manuelowi, Jezu, nie można odmieniać polskich, po polsku, angielskich nazw. Jakby się zmieniło, nie wiem, chociaż ładowanie na jeden pokój, dwa pokoje, to może częściej by to było używane. A tak to... nie za bardzo. Jest Curse Room, do którego na pewno wejdę. Mimo, że stracimy Solharta, jakoś mnie to nie boli. Mówię, gramy Kainem, mamy świetny trinket na starcie, za darmo otwieranie skrzynek. Każda szansa na zdobycie itemu Gapiego jest super. No a tu jest super item, na który stracę masę, a zdrowia, a ła. Wszystkie Solharty straciłem. Ale i tak się opłaca, bo teraz się nie martwię o to, czy mam Solharty, czy nie. Jeszcze drugi item dostaliśmy, super. Będziemy te cienie pojawiać. Ostry cień mgły, jak pisaliście ostatnio pod odcinkiem. O Boziu. Naszych przyjaciół z Kredy będziemy pojawiali. A jak już się przekonaliśmy, nie są wcale tacy źli. Ale no, nie są źli. Nie znaczy, że łatwo jest ich przywołać. Zastanawiam się, czy zawsze się przywołują tacy sami, czy to też jest na przykład zależne od piętra, na którym się znajdujemy. Czy na Cellar mogą się pojawić inni przeciwnicy, jak właśnie na Womb, bo ostatnio mieliśmy ten item dopiero na Womb. Co teraz dostałem? O Jezu, muszkę, która nic nie robi. Świetnie, świetnie. Mam nadzieję, że to nie są wszyscy przeciwnicy, tu bym chciał kolejnego kolegę przywołać. I tak, to są chyba rzeczywiście inni przeciwnicy do przywołania, raczej inne te cienie. Zależnie od tego, na jakim piętrze się znajdujemy. Iron Bar, bardzo mały damage up, ale mamy szansę na ogłuszenie przeciwników, a to jest nawet dobry efekt. Tutaj świetny item, czyli dwa itemy w Treasure Roomie, oczywiście jeden z nich tylko do wzięcia. Mimo wszystko naprawdę super. Ale coiny żeśmy dostali, na pewno Solharta kupię. Wiem, że nieważne teraz, czy otrzymam obrażenia na czerwone serduszka, czy nie, mamy w końcu Goatheada, 100% szans na Devil Room. Ale i tak mam na tyle mało zdrowia, że po prostu się boję, że nie wiem, mogę umrzeć na walce z bossem. Jakoś mi nie idzie, nie wiem, nie dostaliśmy żadnych startupów ciekawych. Mam zwiększone ciało przez... żarcie, dobra, nieważne. Przez tą głupią pigułę. I trochę mi się trudniej unika. Wiem, hitboxy takie same zostają, ale gdy postać jest zwiększa, to... rzeczywiście trudno ogarnąć, gdzie tak naprawdę się powinno uniknąć obrażeń. Mam coin purse, nie używamy nic, bo może nas wyteleportować. Chociaż nie, mamy Goatheada, możemy użyć już teraz. Tears down, świetnie. Ojej, ale super, boss of steel, może być. A tu mamy Abaddona, obaj temy bierzemy. Warp wyrzuca nam poprzednią pigułę, świetnie, boss of steel. Co to jest za trinket? Discount brochure, too awesome to miss. Dobra, zaraz ogarnę, co to robi. Na pewno weźmiemy Book of Belial, to jest zdecydowanie lepsza książka. Na pewno weźmiemy Abaddona, dostaniemy masę zdrowia. A teraz sprawdzę, czy opłaca mi się zmienić trinket. Tak więc na chwilę pauzuję nagranie i patrzę na wiki, jak działa ten trinket. No i dobra, ja sprawdziłem, co to robi i powiem wam, że to jest mega ciekawy trinket. To jest trinket, który nas teleportuje automatycznie do sklepu po przejściu na nowe piętro. Czyli jakby pokojem startowym jest sklep od razu, pojawiamy się w sklepie. Mega fajny, mam nadzieję, że kiedyś mi się w podejściu trafi, ale no mimo wszystko otwieranie złotych skrzynek za darmo to jest chyba coś ciekawszego. Ja się szybko cofnę, może jeszcze zdążę pójść do Boss Challenge Roomu, zobaczymy, co tam będzie. Mamy naprawdę teraz fajne statystyki, ten Tears Down troszkę zabolał. A tu, no nie ma nic ciekawego. Nie pamiętam, czy ten trinket... ale to jest dobry trinket. Chociaż, kurde, no i nie wiem. Nie, to jest zbyt dobry trinket, żeby go ominąć. Pay to win jest super, a otwórzmy sobie to, no i super, dwa Solharty. Pay to win, jeżeli dobrze pamiętam, mam nadzieję, że to robi dokładnie to, o czym myślę. Pay to win to item, który sprawia, że w treasure roomach będziemy mieli bardzo często maszynę do zmiany przedmiotów. A maszyna do zmiany przedmiotów, gdy mamy dwa itemy do wyboru w treasure roomie, mamy w końcu more options, czy there's options, jest przegenialne. Możemy zmieniać dwa itemy naraz, wybrać sobie jeden jakiś przekozacki. Naprawdę teraz treasure roomy to będą mega fajne pokoje.
Dobra, idziemy na kolejne piętro. Całe za nami. Mógłbym jeszcze poszukać Secret Roomu, ale teraz tak mi zależy na bombach. Na zmianie itemów w Treasure Roomach, że ja wszystkie bomby oszczędzam. Bez dwóch zdań. Dobrze, całe piętro. Idziemy na kolejne. To się nagrywa? Ojejciu, dopiero teraz sprawdziłem. Dobrze, nagrywa się. Kolejnych kolegów sobie przywołujemy. O, mnie nie zostają z nami między piętrami? O, a to ciekawe. No nie, przywołał się on. Teraz będzie mi daru japę cały czas. Jak ja go nienawidzę. Najgorszy familiar, jaki się może przywołać. O tyle dobrze, że jak on jest daleko, to go nie słychać. Ale jest straszny, naprawdę go nienawidzę. A to ciekawe, że jak jest daleko, to go nie słyszę. Szczerze mówiąc, nie wiedziałem, że tak działa. Ale już wiem, że na tym piętrze nie używam w ogóle kredy, bo to jest jakaś masakra i teraz żałuję, że nie mam mojego poprzedniego trinketa. Darmowe otwieranie skrzynek, ale klucze nadal mamy całkiem sporo. Może zaczekam z otworzeniem reszty tych skrzynek, może w sklepie nam się trafi, nie wiem, mamski. Moglibyśmy zdecydowanie więcej znajdzie wtedy z tego sklepu znaleźć. Dobra, Glowben, zabijcie mojego Glowbena, ja go nie chcę, zabij go. Zabijcie mojego kolegę. Dobrze, zabili go. Ojejciu, nie będzie się darł. Ja na tym piętrze nie używam tej kredy, nie ma szans. Nienawidzę tego. Naprawdę, gdy mam zauroczonego Glowbena, który za nami chodzi. I do dzisiaj tak naprawdę też nie wiem, czy ten przeciwnik się tak nazywa, ale już raz go tak nazwałem. Mam nadzieję, że dobrze pamiętam. Ole pieniędzy! No i tak jak mówiłem, maszyna do zmiany przedmiotów jest. Teraz trzy. Czy wystarczająco dobre jest runback? Chyba tak. Wydaje mi się, że tak. Będziemy mieli te losowane runy rzeczywiście. One są naprawdę czasami mega fajne. Między innymi przecież możemy dostać Perthrow na, nie wiem, walkę z bossem, Devil Room. Oprócz Perthrow możemy jeszcze Yere przecież dostać. Jedzie, jak mi troszkę burczy w brzuchu, mam nadzieję, że tego nie słychać. Ale naprawdę bywa głośno, przepraszam, jeśli to słychać. Nie wiem jak wy, ale ja mam tak, że jak słyszę komuś jak burczy w brzuchu, sam się staje głodny. Albo szukam sobie po prostu wymówek, ale to już inna sprawa, nieważne. Dobrze. Idziemy szukać sklepu na tym piętrze oczywiście. Pieniędzy mamy mnóstwo, tak jak mówiłem, jakbyśmy trafili ten mamski, byłoby super. Muszę pamiętać, żeby na pewno wrócić się do Boss Challenge Roomu. Tam jest jeszcze zbyt dużo skrzynek do otworzenia. No i jakiś Tirzapik jakby się trafił, to byłoby super. Naprawdę bez Tirzapa na razie grać to jest jakaś masakra. I tak szczerze mówiąc, ja tego ziomka mogę bić cały czas, on i tak się pojawi w końcu. A za każdym razem jak go biję, nawet gdy on nie otrzymuje obrażeń, to ja daję sobie szansę na przywołanie coina. Czyli w pewien sposób mogę generować coiny w nieskończoność. Kupię klucz, kupię bombę, bo na tych bombach mi bardzo zależy. Wiem, że teraz ciągle... O nie, Jezu, jestem głupi, za 7 coinów było 5 bomb do kupienia, no. Nie spojrzałem. No trudno. O, dobrze, Humbling Bundle, lubię, więc kupię. Kupimy sobie teraz na pewno bomby na przecenie i raczej jeszcze pieniądze będę miał na kolejny zakup, jeżeli będę chciał coś kupić. Hive Mind jest super i Hive Mind też kupię. Idziemy na walkę z bossem, mamy w końcu gwarantowane Devil Roomy, więc naprawdę spora jest szansa na to, że gapim zostaniemy. Szczególnie, że to jest piętro dopiero numer 3, masakra. Dobrze, tutaj skrzynki nie otwieram, to mnie średnio interesuje. O, złote kupy, ale fajnie byłoby mieć teraz latanie. Z tymi kolegami nie lubię walczyć, no właśnie dlatego między innymi. No i bateria, super. Trafi się znowu coś słabego, możemy znowu użyć. Troszkę szkoda tej kredy na tym piętrze, ale naprawdę ja tak nienawidzę drżącego się Glowbena za mną w każdym pokoju, że wolę grać samemu niż z upierdliwym ziomkiem. Trochę jak projekt szkolny. Ja zawsze byłem tym, jak była na przykład oczywiście grupa czteroosobowa, to już wolałem, żeby wszyscy nic nie robili. Jeżeli mają mi tylko przeszkadzać, ja już samemu zrobię ten projekt. Po prostu dajcie mi trochę spokoju.
Dobrze, idziemy na walkę z bossem. Możecie napisać, kim wy byliście w projektach szkolnych. Czy zawsze byliście mózgiem? Czy raczej pasożytem? Pasożytem to ja byłem w projektach, jak trzeba było coś rysować. Ojej, pamiętam. Ja nie wiem, po co to w ogóle robić. Co to jest za projekt naukowy, gdzie trzeba rysować coś? Jakieś hemoglobiny? Nie, sam się nie pamiętam. Ale ja akurat talentu do rysowania nie mam. Zawsze to robiły za mnie koleżanki z grupy. A przywołajmy sobie kolegę na tą walkę. Kto się przywoła? O nie, to drżące się dzieciątko. Też średniawka. Ale ja jeszcze jestem w stanie przetrwać. Nie drży się, chociaż gdy chodzi. Więc w pokojach bez przeciwników mi nie będzie przeszkadzało. Jejciu, ile ty masz zdrowia? Jak ja mało biję w ogóle? Mamy naprawdę fajne obrażenia, ale jeżeli chodzi o... Tirsy są beznadziejne, ale to jest super! Solnik. Można by było tak nazwać. Solnik. Jak ktoś kojarzy... Kolejny cytat. Jeszcze raz serdecznie pozdrawiam. Bardzo fajny item, bo to jest tier delay. Mod dodający kolejnego tier delaya. No, może być czasami niebezpieczny, aby nie było zbyt łatwo z tymi tier delayami. Ale jest to też... Niestety, bardzo duży minus. Nasze strzały teraz, jeżeli możecie spojrzeć, nie lecą prosto. One tak latają na boki trochę od nas. Zdecydowanie utrudnia to celowanie, ale wydaje mi się, że... A, wezmę głowę Krampusa. Chociaż nie, jak będziemy mieli mega dobre tirsy Book of Belial, będzie zdecydowanie lepsze. Dobrze, idziemy na kolejne piętro. O Jezus, zapomniałem złotych skrzynek, ale jestem głupi. Ale jestem głupi, aż się złapałem za głowę. O nie. Dobrze, idziemy dalej. Trudno się mówi. To tylko znajdźki. Tak, tak sobie będę wmawiał. Tam na pewno nie było Cricket's Head'a. Bo się, kurde, rozmarzyłem, że Walaszek Gruba znowu zacznie rysować bombę. O, dobrze. I can see forever. Bardzo fajnie. Może nam się trafi jakiś fajny secret room albo super secret room. Bardzo bym chciał w secret roomie znaleźć Transcendence. Rzadko kiedy się trafia, a takie darmowe latanie z secret roomu naprawdę bardzo fajna rzecz. Co tu dostaniemy? O nie, znowu ty? Tak, znowu ty, najgorzej. O mój Boziu. Nie, ja już wiem, że na cavesach kompletnie nie można używać tego przedmiotu. Abyss, bardzo ciekawa karta. Zjada nam karty wszystkie na ziemi, używa je i pojawia się na nowo, zachowując na przyszłe użycie efekt wszystkich zjedzonych kart. Shielded Tirsy, ojejciu, tego się nie spodziewałem. Shielded Tirsy, oczywiście, że bierzemy przy dobrych tirsach, a my mamy właśnie możliwość na mega dobre tirsy. Shielded Tirsy będą super. Usunąłem już ten mod, który mi właśnie daje efekt Shielded Tearsów na innych strzałach, więc nie powinno być już żadnych problemów, żadnych lagów. Zabijcie go, zabijcie go, zabij go, zabij go. No nie, no dajcie. Jak ja nie lubię tego zioma. O kurde, to się tego nie spodziewałem. A się teraz naprawdę przejmuję tylko i wyłącznie zabiciem tego Glowbena, niczym innym. Nawet nie patrzę na swoją postać. Przepraszam, że tak beznadziejnie gram dzisiaj, ale nie potrafię ścierpieć tego po prostu drżącego japę zioma. Możesz ze mną pójść na kolce i umrzeć? Fajnie by było, ale chyba tak nie mogę zrobić niestety. O jejciu, dobra, jak już wszedłem. Stoi przed kolcami, co za chamia. Dwa sobie serduszka zbiłem specjalnie, żeby go zabić, a ten jeszcze przed kolcami stanął, no. Najgorszej. Boże. On się tam pojawia w rogu i umiera. Dobra, to już mam po prostu załatwione wszystko. Tu już byłem. Nadal nie byliśmy w sklepie na tym piętrze. Nadal nie byliśmy w treasure roomie. W końcu mam troszkę spokoju, mogę się skupić na grze. No i z takimi tirsami już nawet tirsy 10 wystarczają często, żeby niektórych przeciwników bez problemu wyblokować, jeżeli chodzi o ich strzały i nasze Shielded Tearsy. Kluczy mamy, wejdźmy sobie tutaj do pokoju specjalnego. To są sklepy na łomb. Bardzo ciekawy trinket, ale nie wiem, kurde, to zmienianie itemów w treasure roomie naprawdę wydaje się... Nie, 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 nie. Ojejciu. Wydaje się być super.
Ale coinów też będziemy mieli masę. Kurde, najgorsze jest to, gdy gra daje wybór między dwiema dobrymi rzeczami. To są trudne wybory do podejmowania, ludzie nie lubią trudnych wyborów. Dobrze, bierzemy kolejne klucze i co tu mamy? Dwie skrzynki kamienne, z chęcią odpalę. Odpalmy sobie naszego damage upa i to jest śmieszny trinket. Item aktywny. Sister's Key otwiera wszystkie skrzynki za darmo. Nie jest to nic jakoś mega przydatnego. I tak kluczy mamy w miarę sporo. Ja bym olał ten item. Wydaje mi się, że lepiej wyjdziemy na damage upie z Book of Belial. Mówię, w tym momencie zdecydowanie najważniejsze dla nas są tears upy. Możemy tearsami zajść w tym momencie nawet do trzech. Dzięki temu solnikowi. No byłoby bardzo fajnie. Po co mi jakieś kurde itemy do otwierania skrzynek? Dawaj gro kochana, jakiegoś tirzapa. Ta piguła bardzo mnie zabolała. Ojejciu, to był dopiero pierwszy boss. Nie, no, naprawdę mamy fajne obrażenia, a jakoś tych obrażeń nie zadaje. Ale ja gram dzisiaj strasznie. Ja nie wiem, czy kiedykolwiek w podejściu od ostatnich 2 lat otrzymałem tak dużo obrażeń jak dzisiaj. Czemu ja tego nie rozwaliłem? Idealnie po prostu walnąłem przecież ten ogień. Nie no, masakra. Przecież przed nami jest jeszcze Devil Room. Ja muszę mieć HP, żeby wziąć jakiś item. Ryfek, okarnij się. Dobrze, idziemy dalej. Dziwną statystykę speeda mamy. Taką nierówną, nie wiem dlaczego. Co my za itemy wzięliśmy? 2 itemy z modów. Ale żadnego speed upa nie widzę na tej liście. Więc czemu mamy speeda 1.4? Abaddon może to jest speed up. Ja często zapominam o różnych efektach takich itemów typu właśnie damage up. Bo ja się skupiam tylko i wyłącznie na tym, że to jest damage up. Boże, gdzie ja byłem, gdzie nie byłem? Najgorzej, co za piętro beznadziejne. Jak się można zgubić na katakumbsach? Przecież to jest dopiero 4. piętro. No, na bank muszę tu gdzieś iść, ale tu już przecież byłem. Może tu nie poszliśmy? Aż dziwne. Oj, się trochę zamknąłem prawie. Nadal nie byliśmy w sklepie, nadal nie byliśmy w treasure roomie. Całe piętro zwiedziliśmy, nie byliśmy w 2 najważniejszych pokojach na tym piętrze. Jera, no i to już jest coś ciekawego. Zastanawiam się, czy Jere zjeść za pomocą karty Abyss. Chociaż nie wiem, czy Abyss zjada też... No, myślałem, że zdążę to rozwalić. Nie wiem, czy Abyss zjada też... runy, więc chyba wolę nie ryzykować. Jezu, jak mi nie idzie w dzisiejszym podejściu, no jakoś nie wiem, po prostu... Nie mogę sobie dać rady. Ale jest jeden plus. Znaczy nie podejście, ale taki ogólny. Że trochę już ten bark... bark, Boże, co ja gadam. Nadgarstek ogarnąłem. Bardzo dużo mi w ogóle porad pisaliście, co z tym nadgarstkiem zrobić na... maila. Jedna osoba mi napisała, że po prostu jej pomogło rozgrzewanie barku robiąc ćwiczenia. Ja sobie przypomniałem, że miałem dokładnie taki sam problem... Jaki bark? Nadgarstka. Miałem taki sam problem parę lat temu, jak jeszcze miałem WF na pierwszym semestrze studiów. Czyli to było ze 3 lata temu. Zacząłem wtedy grać w taką grę na smartfonie DayR. Mega długo w nią grałem. Ojejciu, to jest chyba bardzo fajne. To są chyba strzały kościane, które się rozpadają. Aż sprawdzę, bo nie jestem pewny, szczerze mówiąc. Strona Platinum Gada, Afterbirth Plus, itemy. I to się jakoś nazywa Bones pewnie. Compound Fracture, Bone Tearsy, tak jest, to jest dokładnie to. No jak na razie te zmiany itemów tutaj nam mało są przydatne, bo są naprawdę fajne itemy. Ale Bone Tearsy są super. O, nie mówcie mi, że to nie działa z coinami. Nie no, chyba działa na przeciwników, tak jest. Będziemy w nich strzelać i z nich będą rozchodziły się różne pociski. Mi się to bardzo podoba, bo to jest efekt właśnie mega fajnie wyglądający, gdy mamy dobre tearsy. Ja cały czas liczę na to, że te dobre tearsy dostaniemy. Ale jak na razie średnio to wychodzi. I wiecie co?
rzeczywiście wrócę się po trinket, który nam daje sklepy na łąb. Mamy masę pieniędzy, troszkę szkoda byłoby to zmarnować. Przed nami zaledwie tylko dwa treasure roomy. W takim tempie jak teraz, to ja nie będę w ogóle zmieniał tych itemów w treasure roomach, bo cały czas dostajemy naprawdę fajne itemki. Tylko gdzie był challenge room? Jezu, jakie to piętro jest ogromne! To są katakumpsy 2, a ja się tutaj gubię jak małe dziecko w Tesco. Masakra. Nie mam zielonego pojęcia, gdzie ja jestem. Chyba na tym piętrze był ten trinket, no tak mi się wydaje. O, jest, dobrze, silver dollar znaleźliśmy. Tak jak mówiłem, będziemy dzięki temu mieli sklepy na łąb. A dzięki sklepom na łąb i takiej ilości gotówki, jaką mamy, no będziemy może mogli sobie kupić coś fajnego. Dobrze, byliśmy na tym piętrze już prawdopodobnie wszędzie. Wydaje mi się, że każdy pokój na tym piętrze zwiedziłem. O. A gdzie jest walka z bossem? Byłem pewny, że tutaj. Dobra, tu mnie jeszcze nie było. Jeszcze został jeden pokój do zwiedzenia. Już się bałem, że będę dalej się tutaj włóczył bez celu. Co tu mamy? Matchstick. Trinket kompletnie nam niepotrzebny. Algis. Jera i Algis wydają mi się być bardzo fajnymi runkami. Weźmiemy je sobie. Na Bighorna raczej bez większych problemów. Damy sobie radę. Karty Double Active nie ma co brać, bo podwójne użycie naszego przedmiota aktywnego nic nam nie daje, jeżeli tego przedmiotu użyjemy w tym samym pokoju. A zatrzymać użycie przedmiotu na walkę z bossem to raczej nie jest duży problem. Bardzo lubię te kościane strzały, naprawdę. Jakbyśmy mieli kościane strzały i Parasite'a. Zastanawiam się, jak by to działało, bo Parasite sprawia, że nasze strzały, uderzając przeciwników, się rozchodzą na boki. Tak samo właśnie jak trochę te Bone Tearsy. Niby taki sam efekt. Jakby się to stakowało. Box, bardzo słaby item, nie lubię go. Co to za... O nie! I teraz szukaj wyjścia! Tyle pilsy, tego się bałem, ale dobrze, chyba już w miarę drogę znam. Tu powinniśmy iść do dołu, tak jest. No i bierzemy sobie nasze runki. Co mamy w Devil Roomie? Nic ciekawego, naprawdę nic ciekawego. Nie wiem, czy kiedykolwiek użyłem w ogóle w podejściu We Need To Go Deeper. Bardzo nie lubię używania tego. Wiecie, że ja lubię robić długie odcinki, lubię dużo gadać jakieś głupoty i lubię minmaxować, czyli lubię chodzić po piętrze jak najdłużej się tak naprawdę tylko da. A We Need To Go Deeper to zaprzeczenie wszystkich tych rzeczy. Być może użyłem We Need To Go Deeper, nie wiem, gdy odblokowywałem Forgottena, aby przejść szybko na kolejne piętra, ale to tak naprawdę tyle. Szara skrzynka, zupełnie nas nie obchodzi. Perksy, bardzo fajna piguła, ale no w naszym przypadku, w tym pokoju kompletnie nieużyteczna. Fajnie by było, jakbyśmy w sklepie mieli maszynę do zmiany przedmiotów i moglibyśmy dostać na przykład PhD. Wiem, że mamy w puli Tearsdowna. Jakbyśmy znaleźli po raz kolejny tego Tearsdowna i zmienili go w Tears Upa, no byłoby super. Tearsy dla nas lepsze nie tylko są mega ważne z uwagi na to, że mamy jakieś śmieszne synergie i tier delaya, ale przy Shielded Tearsach z dobrymi Tearsami jesteśmy tak naprawdę w stanie wszystko zblokować. Boże, ile ja obrażeń otrzymuję, po prostu siebie dzisiaj nie poznaję. Kolejny bardzo dobry item, naprawdę mega dobry, jakim jest Halo of Flies. Dostajemy tak naprawdę za darmo dwa orbitale. Super. Wejdźmy sobie do Curse Roomu. No, raczej się nie opłacało. O nie, najgorzej. Przeciwników niewidzialnych ogłuszyć. Ogłuszyć i przestraszyć. Kolejne coiny, ale no mamy 99 tych coinów, więc niestety ich nie wykorzystamy. O tyle dobrze, że się Solhard trafił, to chociaż wyszliśmy na zero z wejścia do tego Curse Roomu. No i mówię, jak widzicie teraz, przeciwnicy, którzy strzelają prosto w nas, czasami nie jesteśmy w stanie ich uderzyć, bo po prostu strzelają częściej od nas. Dlatego Tearsy są tak mega ważne przy Shielded Tearsach. Może rzeczywiście powinienem nawet zmieniać dobre itemy w Treasure Roomie.
Ale rumbak zmienić, no nie, no byście mnie zabili, jakbym rumbak zmienił. To zbyt dobry item. A kościanych łez na pewno bym nie zmienił, one są mega fajne. Bardzo fajnie wyglądają. O, i może teraz zacznijmy sobie naszych kolegów przywoływać, może kogoś ciekawego dostaniemy. O, no i tu już się zaczynają robić naprawdę mega fajne cienie. To jest chyba najlepszy w ogóle zwykły przeciwnik, jakiego sobie możemy zauroczyć. On bije takie chore obrażenia tym brimstone'em. To jest masakra. Mam tylko nadzieję, że na tym piętrze nie możemy sobie tego Globena przywołać, czy jak on tam się nazywa, bo ja się zatłukę chyba. Jera Perthrow? No chyba najlepiej. Aldrich bym sobie wykorzystał na jakiś pokój, w którym mogę, nie wiem, wejść na kolce, oddać zdrowie czy coś w tym stylu. Na razie z tym Aldrichem będę chodził. To jest piętro numer 5, czyli tutaj jeszcze z walki z bossem możemy wyjść. Moglibyśmy tak naprawdę od razu na walkę z bossem pójść i tam sobie użyć Aldrich's Fallen. Bardzo fajny boss. Z niego dostaniemy przedmiot z Devil Roomu, z czego się mega cieszę. No i niestety zabił naszego kolegę. Żadnych bomb nie używam, przez te 30 sekund bez problemu raczej zabijemy tego Fallena razem z jego kolegą. Przywołajmy sobie jeszcze kolejnego ziomala. I dostaliśmy najlepszy familiar w grze, Inkubus. Podwójne strzały w tym momencie mamy. Co śmieszne, na Inkubusa nie działa solnik, czyli ta zupa z soli, bo on strzela idealnie zawsze na wprost. A Devil Room trochę słaby. No, powiedziałbym, że nawet bardzo słaby. Co to za piguły? Bad gas, super. I tu gdzieś jeszcze powinno być. Feromony. No nic, ja i tak jestem zadowolony z walki z bossem, naprawdę świetny item. Tak jak mówiłem, bierzemy Jere, bierzemy Perthrow na The Chest prawdopodobnie po prostu, aby zmienić sobie itemki. No i idziemy jeszcze na tym piętrze do sklepu. Głupie Curse of Darkness, jeszcze raz pozdrawiam wszystkich oglądających na telefonach w słońcu. BFF, ojejciu, BFF jest tak super na nas w tym momencie. Inkubus bije dwa razy tyle obrażeń teraz jak my. Wszystkie nasze cienie chyba biją więcej. Poza tym nasze orbitale muchy zdecydowanie więcej. Jezu, czemu ty we mnie strzelasz? Mogę jego pociski nawet blokować, ale to jest akurat mega słabe. Dobra, kupmy sobie to. Mam mega pieniędzy. Kupmy sobie Sharplaga, może się przyda na przyszłość. To by było wszystko, bierzemy Perthrow, bierzemy coiny z ziemi, idziemy na kolejne piętro i pozbywamy się tego płaczącego dziecka. Nie no, masakra jakaś jest. Najgorsze jest to, że rzeczywiście jego pociski tak naprawdę blokują moje. O, może tak, bo on i tak mnie nie bije. Dobra, lecimy dalej. Necropolis 2, już się bałem, że znowu jakaś klątwa będzie. I widzę, że nasz kolega niestety z nami został. Tears Down, no i super, na tym piętrze fajnie byłoby dostać w tym momencie to PhD. Jakbym dostał Tears Upa z głupiej piguły, byłoby mega fajnie. Mam nadzieję, że zaraz jakiś boss zabije to dzieciątko płaczące, bo ja już dostaję szału. Zmieniam zdanie na temat tej kredy, to nie jest item, który mi się podoba. Na tych kolejnych piętrach jest jeszcze w miarę okej, bo tam się pojawiają ciągle przeciwnicy. Znaczy przeciwnicy, w sensie cienie przeciwników, którzy i tak w innych przeciwników wchodzą. Więc oni trochę zadadzą obrażeń, takie trochę kamikadze, znikną zaraz. I to jest jak najbardziej okej. Kolejny treasure room z podwójnym itemem. Jakby tutaj się trafił tak po prostu szczęśliwie, trafiłaby się maszyna do zmiany przedmiotów, byłoby super. Maszyny zmiany przedmiotów nie ma, dobrych itemów też tak naprawdę nie ma. No wezmę sobie małego Hunta. Undefined, czy tam jak to się nazywa ten item na górze, który był, też jest ciekawy, bo ma chyba 25% szans na wyteleportowanie nas do Error Roomu. Moglibyśmy go używać po walce z bossem, ale 25% szans na końcu piętra, że się wyteleportujemy, to nie jest zbyt dużo. Więc ja podziękuję. Czy ktokolwiek może zabić to coś? San zadaje obrażenia, leczy nas na maksa i pokazuje całe piętro, więc od razu możemy użyć. Weźmy sobie Perthrow, weźmy sobie do Secret Roomu. Do specjalnego pokoju też się wrócę. Może coś ciekawego dostaniemy, zobaczymy. No i oczywiście do sklepu jeszcze pójdziemy, mamy masę, naprawdę górę pieniędzy, górę złota.
Czy teraz się trafi walka z Super Gridem, to nawet nie będę zły, bo normalnie to by było już ostatnie piętro, na którym mamy sklep. Jeżeli teraz trafiłby się Super Grid, chociaż miałbym pewność, że sklepy w WOMP będą normalne, nie trafi się żadna walka, będziemy mieli itemy do kupienia. Co tu mamy? Ojejciu, ale bez sensu, trzy skrzynki. Kolejny tier is down, jeżeli się nie mylę. One makes you larger też nie chcemy. I Anzus pokaże nam Super Secret Room, więc czemu nie? Idziemy do Super Secret Roomu, idziemy do sklepu. I idziemy na walkę z bossem. No całe piętro niestety. Nie no, po prostu ja tak nie mogę się skupić przez to. Zabijcie je, zabijcie. O, strzelaj w to, strzelaj, wejdź w to. Nie mogę się tego pozbyć nawet, tak jak patrzę. O, dobra. Przeciwnicy nie agrują się na tego przeciwnika mojego, co mnie trochę dziwi. Myślałem, że rzeczywiście będą go bili. Co tu mamy? Jeden z najgorszych trinketów w grze. PhD, ale jaja. Oto się tego nie spodziewałem. Super. Dwa tier zapy na tym piętrze mamy. One makes larger kolejne. Kupmy sobie to, kupmy sobie beznadziejną kartę i oddajmy pieniądze. Ja tych pieniędzy mam naprawdę masę. I tak zdobędę pieniądze na kolejne itemy w kolejnych sklepach. Do 30 coinów minimum sobie zbiję. O, no i maszyna się zacięła 33, mi się to podoba. Idziemy po tier zapy. Zastanawiam się, kto robi te mody i naprawdę nie myśli o tym, że... Dobra, że... Nieważne. Tier z apik, super, ojejciu, minus 3. Myślałem, że tylko minus 2 dostaniemy, ekstra. Tylko czy tam był tier z up, czy coś innego? Teraz już sam nie wiem. Tier z up, kolejny, tiersy... O, minus 1 tylko, czemu? Myślałem, że też minus 3 dostaniemy. I tak, mega mamy teraz lepsze tiersy, prawie dwa razy częściej strzelamy. Więc prawie dwa razy więcej obrażeń zadajemy na sekundę. Super sprawa. Lecimy na walkę z bossem. Walka z matką, więc tu już liczę na to, że rzeczywiście to coś, co przywołaliśmy, w końcu padnie. O, czerwona walka z matką. No i super. No, akurat się schowało. No, uderz tu. Uderz tu. Dobrze, i nie ma. Możemy walczyć w końcu. O, masakra. Ja już nie przywołuję chyba nikogo do końca gry. Nie wiem, na katedrze może zacznę przywoływać przeciwników. Weźmiemy sobie Polaroida, bo mamy i Jere, i Perthrow, a to się bardzo ciekawie zapowiada. Na pewno weźmiemy item z lewej. Itemu z prawej nie wezmę, bo on mi może zjeść i mojego Runbaga, i mojego Inkubusa za losowy item z Devil Roomu. A po co zmieniać jeden z najlepszych itemów z Devil Roomu na jakiś losowy? Ale tak jak mówiłem, Oko Beliala, super item. Teraz nasze strzały po przejściu przez przeciwników zadają dwa razy większe obrażenia, stają się penetrujące i jeszcze chyba samonaprowadzające. Świetny item, naprawdę świetny. O, pokoje z przeszkodą. O, ale im też przecież mogę zbijać pociski Shield Tearsami, zapomniałem kompletnie. No i teraz na łomp troszkę czasu spędzimy. Oho, glitch or no balls, ale w innym pokoju. Nie mam zielonego pojęcia, co to użyło, ale dostałem Solharta za darmo, więc mi się podoba. Na łomp pewnie spędzimy sporo czasu, bo no muszę znaleźć sklepy. Łomp to jest niestety dosyć duże piętro. Ze znalezieniem sklepów tutaj mogę mieć spore problemy. Ale pieniędzy mamy... No całkiem sporo. Zastanawiam się też, jak działają teraz te strzały kościane. Ojejciu, gdzie mnie wyteleportowało? Ja mam Crest of the Maze, dopiero teraz ogarnąłem. Z tego co widzę, jak walnę przeciwnika, niektóre strzały są zwykłe, a niektóre stają się strzałami Beliala, ciekawe. No nic, idziemy dalej. Jest nasz sklep, mam nadzieję, że po drodze do walki z bossem byłoby super. Ojejciu, to nie jest żaden sklep, to jest pokój specjalny. O, nie ma szans. Nie ma szans. Nie ma szans. Już za dużo na tych modach pozmieniałem itemów. Na Alfa Berfie to było chyba zdecydowanie częstsze.
albo na, nie, na tym modzie chyba Minecraftowym, bardzo dużo zmieniałem, bardzo dużo razy zmieniałem wszystkie itemy. Nie, dobrze mówiłem, na Alfaberfie tam była postać, która zaczynała z itemem, który zmieniał wszystkie przedmioty, co piętro. No dobra, idziemy szukać sklepu, idziemy szukać walki z bossem. 67 coinów, nagle mamy ich zdecydowanie więcej niż jak przed chwilą sprawdzałem. 45 coinów chyba mieliśmy, więc naprawdę te coiny w zatrważającym tempie się podwajają. No i jest sklep, tym razem już na pewno po drodze do walki z bossem. No i super grid, ale bez sens. No, chociaż kolejny sklep będziemy mieli jeszcze. Zwykły. Wszystko możemy podnieść. 99 coinów. No nie wiem teraz tak naprawdę, co w tym ostatnim sklepie musiałoby się trafić, żeby to mi się jakoś przydało. Maszyna do zmiany przedmiotów chyba. Jeżeli dobrze pamiętam, to chyba ani razu nie dostaliśmy maszyny do zmiany przedmiotów. Troszkę słabo. Dobra, walka z bossem. Loki, bardzo łatwy boss, no co my z nim robimy? HP up przed Devil Roomem, świetna sprawa. No niestety w Devil Roomie takie itemy nie za ciekawe. Ja bym chyba wziął HP upa i zostawił na kolejne piętro na Devil Room. Tutaj nic bym nie brał. Na kolejnym piętrze nie dostaniemy tego HP upa, a na pewno dostaniemy Devil Room. Może się coś trafi. Wiem, że tracę teraz efekt Polaroida, ale no mówi się trudno. Idziemy na kolejne piętro, to by było no niestety wszystko. Słabo, że ten sklep się trafił z Super Gridem. Curse of the Lost znowu. Nie, na tym piętrze. Ojejciu. Zarazem jest świetne podejście, jeżeli chodzi o itemy. Ale jeżeli chodzi o te klątwy i dręczenie się po tych piętrach. O, masakra jakaś. 5 bomb, no może być od biedy. Kolejną runkę dostaliśmy. Berkano, no i znowu muszki, znowu pająki, nic ciekawego niestety. Perthroyera już się nie mogę doczekać, po prostu wykorzystać te runki na DCS. Bardzo fajnie, że mamy to Humbling Bundle, nie ma żadnych problemów. Wurp nam da Tears Upa. Super. Tearsy 5, no i powoli wchodzimy na te Tearsy lepsze niż maksymalne. Jeden Tears Upik wystarczy, jedna piguła Tears Up i mamy Tearsy 3. Albo no, minimum 4 na pewno. Zależy o ile nam te Tearsy polepszy. Pan Boom, nic ciekawego. Nie w naszym wypadku. O, świetnie, kocham te pokoje. Dobrze, stoimy. To jest chyba One Makes You Larger. Perksy, o, a to jest nawet ciekawe. Mimo wszystko perksów nie będę brał. Wrócę się tutaj prunkę od razu. Stoimy, czekamy i idziemy dalej. Berkano. No ciągle się trafia to Berkano. No niech będzie. Dobra, idziemy dalej. W ogóle tak mówiłem o tych mailach, pisaliście mi odnośnie tego, co zrobić z tym nadgarstkiem. I mówię, taka zwykła rada, ale mi przypomniała... właśnie, bo nawet nie powiedziałem w końcu, nie dokończyłem tego, kompletnie zboczyłem z tematu. Chciałem o czymś innym powiedzieć, ale może dokończę informację sprzed pół godziny. Ktoś mi przypomniał właśnie, że on po prostu rozgrzał sobie nadgarstek i mu było już lepiej. Mi się przypomniało, jak chodziłem na właśnie WF na pierwszym semestrze studiów. Miałem taki sam problem właśnie, jak grałem non-stop na telefonie po nocach w ten DR, tylko że wtedy z prawym nadgarstkiem. Chodziłem na siatkę i miałem problemy właśnie z jakimkolwiek odbijaniem piłki. Ale raz na rozgrzewce się przełamałem, całą rozgrzewkę naparzałem tym nadgarstkiem. O Jezus, świetny pokój. I rzeczywiście mi to pomogło. Bolało jak nie wiem co rozgrzewać, myślałem, że tylko będzie gorzej, a było zdecydowanie lepiej. Dlatego zrobiłem to samo, wziąłem sobie piłkę do nogi, usiadłem na podłodze i odbijałem po prostu piłkę do góry cały czas, aby delikatnie ten nadgarstek rozgrzewać i jest zdecydowanie lepiej. Więc dziękuję za przypomnienie, a chciałem powiedzieć, że właśnie masę i tak od was ostatnio maili dostaję. A to o ten nadgarstek, a to o zapytanie o pieska. Bardzo mi naprawdę miło, z jednej strony trochę tego dużo i nie ogarniam, ale z drugiej strony jakoś się czuję, że ostatnio jestem z wami trochę bliżej. O, tych bomb jeszcze nie widziałem. Nie mam zielonego, jak to działa. O, myślałem, że to jest efekt na bomby. O, to teraz nie mam zielonego pojęcia, co to jest. Dobra, lecimy dalej.
O, a odnośnie pieska, nadal nie stwierdziłem jaka rasa, nadal nic nie ogarnąłem, pewnie jeszcze długi czas psa nie będę miał, ale stwierdziłem, że się wybiorę dzisiaj do schroniska w Skierniewicach, popytać, zobaczyć pieski, może z jakimś wyjść na spacer. Może to mi pomoże w wyborze. Kurde, to jest dobra rzecz, jakbyśmy dostali Tears Up'a, placebo byłoby super. A wezmę placebo. Jeden Tears Up'ik się trafi i ja mam Tearsy 3. To jest chyba Tears Up'ik. Oczywiście, że tak, no i super. Bierzemy placebo, bierzemy Tears Up'a. Ulepszamy sobie Tearsy na maksa. Co ty robisz? Jeszcze raz Tearsy ulepszamy na 3. Przy użyciu przedmiota aktywnego widzę, że ta nasza bomba strzela, tak? Tak jest, ale śmieszne. No i szczerze mówiąc, ja biorę Diplopię z sobą na The Chest. Będziemy mieli 16 skrzynek do podniesienia. A to już jest coś. Dobrze, czy Habit chce? Wydaje mi się, że nie jest potrzebny. Zmienimy może na jakiś inny, ostatni dobry item. No i niestety tutaj ostatniego dobrego itemu nie widzę. To by było całe piętro. Walkę z bossem już chyba widzieliśmy tam na górze po prawej stronie, więc... No idziemy na nią. Ojejciu, dobra. Jednak idę w złą stronę. Ale tu chyba będzie przejście. A dobra, może nie będę ryzykował. Idziemy do góry. Blackrun też jest ciekawy. Jakbym Blackrun wziął i zjadł 32 itemy, no to mogłoby być nieźle. Chociaż nie, nie będziemy mieli tyle, będziemy mieli 16 itemów tylko. Ale 16 itemów to też jest coś. Tu chyba w prawo. O nie, już 3 razy zdrowie straciłem w tym pokoju. Coś niesamowitego. 3 solharty poszły się na spacer. Dobra, walka z bossem. Po niej oczywiście Devil Room. No jak mówiłem, to czerwone serduszko zostawiłem tylko i wyłącznie na ten Devil Room. Nieważne co się trafi, wezmę wszystko. Nawet jak będzie mega jakiś beznadziejny item. No i to nie jest wcale beznadziejny item. Części Gapiego nie biorę, bo raczej Gapim już nie zostanę i raczej na to nie liczę. Ale latanie i strzały spektralne są super. No i wszystko. Mamy Polaroida, więc idziemy na... katedrę. Tak jest? Tak jest. I teraz też się zastanawiam, jak użyć kurcze Diplopii. Czy... to jest zawsze... trochę dla mnie zagadka. Czy przywołać 8 itemów, otworzyć je, jak będą jakieś super itemy, to je po prostu podwoić i mieć na przykład, nie wiem, co tak naprawdę mogłoby się trafić, ale podwójny Polyphemus w najlepszym wypadku. Czy po prostu podwoić jeszcze te 8 skrzynek i otworzyć 16 różnych itemów. I zazwyczaj chyba te 16 różnych itemów wygrywa. A szczególnie, że gramy na modach, będziemy mieli zdecydowanie większą szansę na to, że zobaczymy coś nowego, więc... Może rzeczywiście znowu odpalmy po prostu... Diplopię na skrzynkach, otworzymy... Jak najwięcej itemów się tylko da. Ja muszę trochę ze zdrowiem uważać, ale dwie skrzynki kamienne, no nie, nie opłacało się. Robimy takie obrażenia, że walki z bossem to dla mnie żaden problem. Większe mam problemy podczas walk ze zwykłymi przeciwnikami, szczerze mówiąc. Kolejna runka. A, dobra, natrafiło nam się Eiwaz chyba. Może będzie przejście do Cloud Space? Niestety nie. Przy użyciu tych... Znajdzie ktoś, odpala się ta bomba. Dziwne to jest. Nie wydaje się być to dobrym itemem. Robi coś tylko, gdy używamy przedmiotu aktywnego, albo znajdziek. Poza tym to, co robi, nie jest zbyt mocne tak naprawdę. Kamień z X-em do rozwalenia, kolejny solharcik, bardzo fajnie, bomby mi niepotrzebne, mamy i takich masę. Curse Room, latamy, więc to jest niby tylko jedno serduszko, ale to i tak jest dużo, więc... Wolę nie ryzykować, Gapim nie zostaniemy. Idziemy na walkę z Isaaciem. Nie ma szans, kolego, akurat dzisiaj ci Diplopii nie oddam. Bo ja mam z nią bardzo, bardzo fajne plany. No nie mogę się tego The Chest doczekać.
O, teraz coś strzela, nie wiem, może jak przeciwnicy trafią w tą kulę, to też ona strzela. Może ma więcej użyć niż mi się wydaje. Oczywiście, że ogniska rozwalamy, może Solharta dostaniemy, albo nieważne. Co tu mamy? Def, nic ciekawego. Niestety żaden Solhard się nie pojawił. O, ale mamy masę coinów, może dostaniemy darmowy item od tego kolegi. No nie no, bomby to mi są niepotrzebne. Najlepiej by było, jakby dał mi kompas albo mapę. Nie chciałbym na pewno HP upa. On nie, no właśnie, niestety często HP upy daje. Dobrze, że go nie wziąłem. To by było wszystko. Walka z bossem. Isaac raczej większych problemów nie sprawi. Ja mogę stać w miejscu, ja wszystkiego pociski będę odbijał. Ojejciu, jak on spada, jakie hity robimy chore. Masakra. Super, dobra, a zgarnę resztę coinów, może mi się przydadzą. Idziemy na kolejne piętro. I tak jak mówiłem, Diplopia na skrzynki, Jera na skrzynki. Diplopia tak naprawdę powinienem... O nie, nie, Curse of the Blind, no nie wierzę. Curse of Gucio, nienawidzę cię. Runy wyrzucamy tak naprawdę, bo Diplopia nam je podwoi i będę miał te 32 skrzynki. Dobrze powiedziałem za pierwszym razem. Ale najgorzej, losowe itemy, no co to jest w ogóle? Co za kaszana. Trafi się może runa, która nam niszczy klątwy i tylko na to liczę. Jeszcze raz przypominam, Jera nie podwaja Jery, więc jak ktoś mi powie, że Ryfek mogłeś Jerami podwoić Jery i mieć milion Jer, nie, nie mogłem, to tak nie działa. Ja muszę teraz znaleźć runę Degas, czyli tą, która likwiduje nam klątwy. Bez tej runy to The Chest jest zmarnowane. Blank rune, losowy efekt runy, Degas proszę. Perthrow, nie, to nie jest efekt runy, którą chciałem. Dobra, jest jeszcze szansa. Poszukajmy. Nie chcę też całego The Chest przejść bez nowych itemów, bo trochę przypał. Ale po raz kolejny mam masę itemów w The Chest. A tu jakieś głupie Curse of Gucio się trafia, no nienawidzę. Bobskers możemy wziąć, co tu mamy? Piper, ojej, bym go w życiu nie wziął, jakbym wiedział. Niektóre itemy się widzę cieszą z Curse of the Blind, bo w końcu są brane. Chyba zależnie od tego, jak dużo... to jest akurat super! Chyba zależnie od tego, jak dużo mamy familiarów za nami podążających, tym rzadziej runy otrzymujemy z naszego runbaga. Familiarów niestety mamy całkiem sporo. Różnie z tym może być. Perthrow kolejne, no naprawdę, jakbym nie miał wystarczająco dużo Perthrow już. Dobra, idę szukać ostatniej już runy. Jak się nic nie trafi, zaczynam otwierać itemy i je zmieniać za pomocą Perthrow, jeżeli trafią się jakieś aktywne, bezsensowne. Ale przypał straszny, naprawdę, jestem tak niezadowolony, że znowu dostałem to głupie Curse of the Blind. Co tu mamy? Nic ciekawego. To jest pierwszy pokój bez runy. Ciekawe, co ile pokoi tą runę dostaniemy. Aż sobie policzę. Pierwszy pokój, drugi pokój. Ciekawe, czy na przykład BFF wpływa na to, jak często dają znajdźki familiary. Trzeci pokój. Co cztery pokoje powinniśmy dostawać item w najlepszym chyba wypadku. Jeszcze tyle Perthrow mam, tyle mógłbym sobie pozmieniać, nic nie widzę. Ech. Black Rune, no, teoretycznie mógłbym wszystko zjeść. Ale to chyba nie jest to, na co liczę. I chyba co cztery pokoje dostaliśmy runę. Dobra, więc jeszcze raz. Ostatnia szansa na runę. I lecimy na walkę z Blue Baby. Proptosis. A to jest super akurat. To jest super. Daddy Longlegs może być. Co to za nietoperze dziwne? Karma, nie mam zielonego pojęcia, co robi. Runka, no i znowu Black Rune. Ale słabo. Gro kochana, no przed walką z Blue Baby, daj mi coś. Daj mi Degas, a po Blue Baby daj mi przejście na Void, to już w ogóle ja cię będę nagrywał jeszcze 5 lat. Jezus, jak mi w brzuchu jeździ, masakra.
No wydaje mi się, że to już naprawdę jest ostatnia szansa na Degas przed... przed walką z bossem. Dlatego tak bardzo kocham Black Candle. Nie ma gorszego uczucia jak Curse of the Blind na The Chest. No i ostatnia szansa. Dawaj, dawaj, Rumbak. Proszę cię, proszę cię, proszę cię, proszę cię, proszę cię. Runka Degas? Hagalas, no blisko, ale nie to. No niestety, no już więcej run nie dostanę. Więc idę się bawić i zmieniać te itemy. Zobaczymy, co dostaniemy. No, ryzyk fizyk, losowo. Shrink Ray, nie mam zielonego pojęcia, jak to działa. Monstrous Lung, a to akurat jest beznadziejne na nas, bo mamy tak dobre tirsy, że Monstrous Lung bym nie wziął. Technology Zero, to jest super akurat. Kamikadze, nic ciekawego. Satanic Bible może być, jeszcze przemiana w Bookworma dostaliśmy. Chemical Peel, nic ciekawego. Znaczy mały damage up. Spelunker Hat może być, mam spad, o Jezu, masakra. Flatstone, o, to jest nawet śmieszne. Chocolate Milk, o, no i to jest super. Ojejciu, to wiecie co, to ja może zapiszę na razie to podejście, bo coś czuję, że może zaraz coś wywalić. Wyjdźmy z pokoju, żeby na pewno móc wrócić do tego podejścia. Teraz continue lecimy. No i tak. Otwieramy dalej itemy. Sailor Hat. Ojejciu, nie mam zielonego pojęcia, co to robi. Pierwszy raz to widzę. Eve's Mascara. Ale teraz będziemy mieli wielkie pociski. Może nawet być. Jak trafię Soy Milk, to wszystkie moje teraz... marzenia legną w gruzach, ale jak na razie jest naprawdę dobrze. Blood of the Martyr, kolejny damage upik. Cricket's Head, super! Co to jest? Shamshong coś tam leaf? Jezu, nawet nie przeczytałem dobrze. Jakie to obrażenia robi? Podoba mi się. Co to jest w ogóle? Dobrze, zgarniamy kolejne itemy. Crystal Ball, no to jest nic ciekawego. Para. O, Ektirsy, ej, Ektirsy są super, pająki będą pojawiały. Brittle Bones, nic ciekawego. Soul może być. Plopa już widzieliśmy. Lusty Blood, jest okej. Mums Weak jest super. No i teraz tak, mam albo możliwość zjedzenia tych wszystkich itemów i dostania statupów za pomocą Black Rune, albo mogę je zmienić w coś innego. Ja bym je mimo wszystko zmienił. Może jeszcze coś ciekawego dostaniemy. Wiem, że jest szansa na Soy Milk i mogę się łatwo załatwić, ale ryzyk fizyk. Może jednak się trafi coś fajnego. Lead Pencil. Lead Pencil jest super. No nie na pociskach z Monstrous Lung, ale ogólnie jest super. Fate's Reward jest genialne. Cały czas będzie strzelało z naszymi zwykłymi tirsami, nawet jak my ładujemy. Leo jest beznadziejny. Stigmata jest super. Serpent's Kiss jest cudownym itemem. Mam Perfume jest jeszcze lepszym tears upem. Book of Sin, Jezu, jakie dobre losowe itemy, co tu się dzieje w ogóle? Dead Bird jest bez sensu, Deck of Cards bez sensu, ja zostaję przy Satanic Bible i zmieniam jeszcze raz te itemki. No tylko trzy itemy do zmiany już, wszystkie naprawdę super. Tak X, no i wszystko się popsuło. Doktor Fetus, co to w ogóle jest? Sulfuric Acid. Dwa itemy na końcu trochę mnie zdziwiły. Ale się popsuło, nie, bo lepsze mieliśmy zdecydowanie wcześniej efekty. Ale słabo. No nic, chociaż robimy kozackie obrażenia. Dobrze, I Can See Forever wezmę ze sobą Black Rune. I idziemy na walkę z bossem. Ojejcie, no takie dwa dziwne itemy psujące synergię na sam koniec, ale słabo. Takie wielkie, fajne pociski mieliśmy. Dobra, no nic, walka z bossem. I tak jest tylko 25% szans na to, że w ogóle trafi się... Okej, okay, nieważne. Przejście na Delirium, które oczywiście się nie trafiło. Więc tyle zachodu raczej na nic. Szkoda. Bo pociski i efekty naprawdę mamy super. Dobra, całe podejście. Bardzo dziwne. Trochę zostałem zrobiony przez... Curse of Gucio. No nic, ja wam bardzo dziękuję za oglądanie, mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał, jeżeli tak, zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie, a my widzimy się w kolejnym odcinku, mam nadzieję, że już niedługo, trzymajcie się i cześć!